Jakie jest nasze najlepsze wspomnienie? Codziennie to mówimy? Chyba nie mamy najlepszego. Mamy bardzo dużo takich najgorszych. Najgorszych? No czemu najgorszych? No najgorsze mamy tak. Nie? Nie, najlepsze wspomnienie. Czekaj, ale powiedzmy coś tak, co może być? Dobra, to myślę, że najlepszym w naszym... Nie, ja myślę, że cała nasza taka przyjaźń to jest fajne wspomnienie. Fajna przygoda. Ja myślę, że takim jednym momentem było same poznanie Mikołaja. Same poznanie ciebie, Mikołaj, bo do ciebie mówię. Bo... Już tak zaczęli całować teraz. No, bo to było tak, że ja zawsze się czułem trochę inny, a potem poznałem takiego samego debila, jak ja, właśnie na studiach i to było zupełnie... No, jakby w końcu zobaczyłem, że są tacy ludzie jak ja i zaczęliśmy robić bardzo głupie i zajebiste rzeczy. Kocham cię. Co we mnie powoduje, że możesz czuć się przy mnie komfortowo i być sobą? No, wiesz, wydaje mi się, że jesteś taki sam właściwie jak ja. To, co ty mówiłeś na samym starcie, że mało jest takich ludzi, gdzie czujesz się przy kimś tak, wiesz, mega sobą, komfortowo, no bo z reguły tak bywa, że się często udaje kimś się nie jest. Jest taka naturalna bariera zawsze, za każdym razem, przynajmniej często chyba tak jest. Dlatego mi się to wydaje, że no to ta przyjaźń powoduje, że można się czuć komfortowo przy takiej drugiej osobie. Mhm. Tyle? Serio? Mhm. Można było tak ładnie to rozwinąć. Ale chwilę, bo... Dobra. Jaka jest moja najlepsza cecha? Najlepsza cecha? Myślę, że twoja choroba. Okej. Okay. To brzmi więcej jelito, tak? Jelito. No ja myślę, że twoje jelito. Serio, naprawdę. Tak? No bo nie ma, nie wiem co innego. Wrzodziłem debila, tak? No, zapalenie wrzodziłem debila, tak? Wrzodziłem zapalenie debila. Według mnie to jest serio najlepsze w tobie. Nie wiem, czy musisz się mieć. Nie. Nie, twoja najlepsza cecha. Trochę chcę teraz tak poważnie. To czekaj. Kurde. Ja myślę, że taki twój dystans do świata i do świata, bo... Marcin, no, zapisz to. No, myślę, że taki twój dystans, bo to jest właśnie to, czego mi bardzo brakuje w ludziach. No, zresztą wiesz o tym, nie? Gadamy, jakbyśmy o tym w ogóle nie gadali. Nie. No, to twój dystans. To, że można z tobą gadać o wszystkim i można sobie iść na miasto i po prostu świetnie się bawić, bo będziemy się wygłupiać i gadać z jakimiś ludźmi losowymi. No, ale też jest ta twoja druga strona takiego... Że można też poważnie pogadać, nie? No, ale w każdym razie masz też taką... Właśnie to jest fajne, takie połączenie dwóch stron. Że jesteś taki chłopak... Chłopak jak chłopak, tak? To będzie trudne. Okej. Serio, takie trudne? Czy kiedykolwiek zawiodłeś się na przyjaciołach? Dlaczego? Myślę, że nie. O! Myślę, że nie. O! Ale może dlatego, że... Nie mam... Myślę, że dlatego, że nie mam czegoś takiego, że mam jakieś oczekiwania dla przyjaciół. Niczego nie oczekiwałeś? Dlatego, że ich mam mało i dlatego jest mała szansa, że mogę się na kimś zawieść. Tylko dlatego. Nie, no myślę, że nie mam czegoś takiego. Nie, masz coś takiego, że jakieś oczekiwania do drugiej osoby? Pewnie. Sobie chyba za każdym razem masz, nie? Jak na przykład ci nie odpiszę na Facebooku czy coś, to od razu. No jak może nie odpisywać dwa dni, no? Jak dwa dni, normalnie. No nie, czasem bywa tak, że 30 minut ci nie odpiszę. Jesteś aktywny, a ja to coś ważnego na przykład. Mi się teraz pokusili. Serio? Wyrwali przy... Nie, więc myślę, że nie mam czegoś takiego. O kurde. W sumie często, jak gadaliśmy parę razy, to takie pytanie nawet często padało w sumie. Myślę, że się odnajdziesz w tym pytaniu. Okej. Jaka presja. Jeżeli zostałoby ci 3 lata życia, to co byś zrobił? O, zajebiste. No co, pracowałbym do końca życia, czy te 3 lata jeszcze dalej tam, gdzie pracuję, 8 godzin dziennie w pracy, której nie lubię. Tak? Nie, tak szczerze to nie wiem, co dokładnie bym robił. Na pewno chciałbym, na pewno bym powiedział ludziom, do których coś czuję, że coś do nich czuję od razu. I myślę, żebym, no chyba to jest najważniejsze, żeby tak bardzo docenić to, co mam i docenić tych ludzi wokół mnie, żeby oni wiedzieli, jak byli ważni dla mnie, no bo nie umieram za 3 lata. O, to dobre, bo w sumie ich nie mamy. Jak pieniądze wpływają na naszą przyjaźń? Myślę, że pieniądze... Jak się w chaosie 2700 zarabia, no to są... No to co? Nie ma co wpływać. No to... Nie, ja myślę, że pieniądze to jest troszkę fundament naszej przyjaźni. Czemu? No nie uważasz tak? Nie. No ja myślę, że czemu miałby? No gdyby nie pieniądze, nie przyjaźnilibyśmy się. No nie wpływają, ale w jakim stopniu, w jakim stopniu wpływają? Żartuję.
Nie, no nie wpływają, nie, no kompletnie nie. W sensie bardziej wykorzystujemy to, żeby się śmiać w sumie. Ale i tak nie wydaje. A jak się kłócimy, na przykład jedziemy razem na piłkę. No. I ty do mnie dzwonisz, kup mi wodę. A, i wtedy ja ci mówię, że nie, nie kupię ci wody. I później się z tego śmiejemy. Woda kosztuje serio. Mega śmieszne. To rano ludzie. To się z tego śmiejemy. Czy robiąc dalej to, co do tej pory robisz, będziesz za kilka lat dumny z siebie i swojego życia? Znam odpowiedź. Nie, absolutnie. Pewnie, nie. Że tak. Bo to ty mnie pytasz, tak? Tak. Nie. Nie? Nie. Koniec? Tylko to... Nie, absolutnie nie. Mi się wydaje, że jestem akurat w momencie takim w swoim życiu, że raczej wszystko co robię, to nie mam prawa być z tego dumny, bo niewiele robię obecnie. Ale mi się wydaje, że no kwestia czasu chyba. To też buduje charakter, jak są różne porażki w życiu. No bo nie oszukujmy się, że no już trochę... Jak na swój wiek w sumie, że mam 25 lat i gdzieś tam parę rzeczy się już chwytałem. Takich przedsiębiorczych. No i za każdym razem to nie wchodziło, więc myślę, że to... Buduje charakter, więc myślę, że to nawet dobrze, że takie rzeczy się przydarzyły. Okay. Te wszystkie porażki, bo one budują. No i obecnie, mimo że teraz no, absolutnie nie jestem dumny z tego, co robię, no to mnie to zbuduje. I myślę, że po jakimś czasie znowu ruszę. No i będę dumny. Ale absolutnie no, teraz no, nie ma być z czego dumny, no bo no, ciężko jest zaakceptować fakt i nie wiem, oszukiwać samego siebie, że coś się robi, jak się no, niewiele robi. Okay. Tak się udusił. Co myślisz o moich związkach? W twoich związkach? Teraz pytanie, czy mówimy o twoim związku, czy mówimy też o twoich innych dziewczynach, o których nie powinniśmy tu mówić? Bo Sylwia nie wie, nie? Ale nie miałem innych związków. No teraz masz kilka. Ale jakie? To żart, Jezu, naprawdę? Dobra, to no, o twoich związkach. No w sumie miała 7, nie? Taki poważny. Z Sylwią. Sylwia jest bardzo ładna. Sylwia myśli, że jest naprawdę super osobą. Ma duże piersi przede wszystkim. Ma... Żeby nie było, Sylwia to jest moja przyjaciółka i ona wie, że żartujemy w ten sposób. I kompletnie nie jest na to zła. Nie, naprawdę myślę, że Sylwia jest... Myślę, że Sylwia jest naprawdę świetną osobą. I fajnie, że jesteście w związku, bo myślę, że oboje dajecie sobie dużo. Więc ja jestem zadowolony, że jestem. Nie, tak naprawdę ty to powinieneś oceniać, nie o swoje związki, ale ja mówię ze swojej perspektywy, że dużo wam to dało, tak mi się wydaje. No. Jaki według ciebie był najlepszy prezent, jaki mi podarowałeś? O, to jest super. Ja dałeś tylko ketchup i ziemniaki, nie? No, ostatnio chyba ci ketchup kupiłem. Nie, ziemniaki. A nie, ziemniaki, 3 kilo, no. Ale co specjalnie na rynek poszedłem. Wiem, dziękuję. One były, no, takie... Lepszy niż ten. Ale ty też mi kiedyś ketchup kupiłeś na rodzinę. Ale serio, tam na Warszaku jeszcze. No serio. No. Chyba nie robię się sobie żadnych prezentów takich. Nie, serio. Za każdym razem to jest jakiś dziwny prezent. Ale co jeszcze było z tych prezentów takich unikalnych? A nawet jakiegoś poważnego prezentu nie kupiliśmy sobie nigdy? No ten spławik jebany z ryby chyć, jak kupiłem. Ooo, wobbler na ryby. Tak, serio. Chyba go dlatego ci nie dałem z domu gdzieś. Nie, ja mam go. Tak? Dałeś mi go, no. Okay. Ej, serio, to mi kupiłeś. To było zajebiste, dziękuję. Wiesz, że go nie użyłem ani razu? Tak? No. Ale dziękuję, to bardzo miłe było. No. Czego nauczyłeś się ode mnie i co cię w jakiś sposób zmieniło? Myślę, że jeszcze bardziej tego, żebyś tak nie przyjmować rzeczami, bo ja pamiętam, że... W ogóle ci tego nie uczyłem. To samo istnieje, tak się nauczyłeś. Nie, spoko. No ale serio cię uczyłem? No nie, no pewnie, że tak. No nie uczyłeś mnie, że pokazywałeś mi na tablicy czy teorii, czy serio, jakieś książki. Serio. Ale jakby swojego zachowania to wziąłem, nie, dla siebie. Mimo, że ja lubiłem się wygłupiać i robić odważne rzeczy, nie, to bardzo często brałem do siebie, jak ktoś mi nie odpowiedział, jak ktoś jakoś inaczej zareagował, niż się spodziewałem, co się działo ciągle, to wtedy bardzo brałem to do siebie i tak trochę się zamykałem coraz bardziej, nie? Jak taka małża. Ja na przykład jakbym miał odwrócić to pytanie, że ty byś mi to zadał, no. To ja bym się mogł tego nauczyć od ciebie. Czego? Bo no, czy to po wyglądzie, czy to po jakimś zachowaniu, bardzo często już kogoś powierzchownie oceniamy i mi się wydaje, że od ciebie się tego nauczyłem, żeby tego nie robić. Tam, żeby zastanowić się, że czasem bywa tak, że no nie wiem, że druga osoba zupełnie mogła nie mieć tego na myśli jednak, a my tego nie wiemy, bo tamta osoba po prostu jest zamknięta sobie i tego nie powiedziała. A my już powierzchownie oceniamy i mi się wydaje, że się nauczyłem od tego od ciebie.
akurat. I ja, powiem ci szczerze, że za każdym razem, kiedy jest taka sytuacja, że ktoś kogoś ocenia, jest nawet taka głupia sytuacja w plemionach. Wygrzeje to. <dobra. śmiech> Tak. W plemionach miałem taką sytuację, że ktoś, że się tam ciągle wyzywają ludzie i tak dalej, i kogoś oceniają, że, bo tam się ludzi atakuje, to jest taka gra przekonurkowa. Taka gierka. I wysłałem na kogoś atak w niedzielę o 9 rano. No. I druga osoba mi tam napisała na komunikatorze, że, to tak mówi komunikatorze, na czacie, że idź sobie, nie wiem, pośpij sobie dłużej w niedzielę, odeśpij sobie, bo tu jest dzień wolny w niedzielę, no. I tak dalej, tam spędź sobie czas z drugą osobą, zrób sobie fajny obiad i tak dalej, pójdź na spacer. I to była taka sytuacja, trochę porównywać jakieś głupoty do jakichś śmiesznych rzeczy. I tamta osoba mi to napisała, a zobacz, ona mnie oceniła w tamtym momencie, a być może, nie, dobra, to nie ma sensu. Ja kompletnie nie odciąłem. Ale w ogóle nikomu mam być, nic na nic. Co, to koniec? Tak, nie, to nie ma sensu. Porównywać coś z plemionami. Ale nie, w każdym razie no, myślę, że tego się od ciebie nauczyłem, żeby nie oceniać zbytnio powierzchownie ludzi. To bardzo. I mam tak często, miło. Że jak, jeśli ocenię, to dzięki tobie mam często taką sytuację, że sobie pomyślę, że i przypomnę, że ty tak często już nie robisz i że dzięki tobie się tego nauczyłem i wtedy automatycznie dochodzę do jakiejś refleksji i przestaję to robić. Serio, tak. To mega, mega mi miło. Dziękuję. Ale naprawdę. W plemionach więcej już nie będę mówił. To będzie mega ciekawe. Jaka jest moja największa wada? Wada wymowy. Może nie wiem, czy to wadą można nazwać. Masz włosy na plecach. Serio, to chciałem powiedzieć. Że ci mama goli. No to wydaje mi się, że taką irytującą wadą jest to, że się często czepiasz. Jakieś dobre rzeczy. O, albo to, co ci ostatnio mówiłem. Że oczekujesz ode mnie takich odpowiedzi, które ty chciałbyś słyszeć sam. Ty to mam, prawda. No. Ja mam coś takiego, że ty do mnie na przykład, nie wiem, piszesz. I z góry sobie myślę, że ty oczekujesz ode mnie jakieś tam odpowiedzi. A ja chcę zupełnie inaczej odpowiedzieć. I myślę, że wydaje, że to jest taka... Jestem czasem zły, nie? Jak coś... Tak. No. I jeszcze jesteś zły o to na przykład. No, pojebane. Strasznie, no? No, to jest taka wada. Czego najbardziej wstydzisz się, jeśli chodzi o twoje czyny? Czyny? Pamiętasz jak... Pamiętasz jak byłem z tą dziewczyną, wychodziłem, spotykałem się z nią? Nie chcę mówić imiona, nie chcę mówić imienia, tą co poprzednią. Nie, ale nie chcę mówić imienia, bo nie wiem, czy ona by się z tym czuła komfortowo, nie? Ale... To jest to. No. Nie, to nie jest to. To nie jest to. Nie, właśnie spotykałem się z nią i chciałem ją pocałować na pierwszym spotkaniu, a że ja byłem dupa totalna. I ona, ja tak, to było takie żenujące, serio, to było tak na maksa żenujące. To było zajebiste. Później zaraz coś dopowiem, no? No, ale chciałem ją pocałować dwa razy i ona... Znaczy generalnie to się dzieje, nie? Że chcesz kogoś pocałować, a ten ktoś nie za bardzo jeszcze chce. Ale ogólnie umówiliśmy się na drugie spotkanie i było spoko, ona była chętna jak najbardziej. Natomiast ja potem do niej... Kurwa, ale głupio mi, naprawdę. No ale dobrze, to po to to jest, nie? Potem do niej napisałem po tym pierwszym spotkaniu, ej, bo wiem, że tak wyszło z tym całowaniem i w ogóle, ale może... Może ustalmy jakiś limit, kurwa. Limit? No, ustalmy, że... Ja pierdolę, jakie to jest durne. Może ustalmy, że na spotkanie, bo byliśmy mówieni na następne spotkanie, będę mógł próbować dwa razy cię pocałować. Jakieś dwa próby, dwie próby. Kurwa, kumasz to ja mam. I to nie było. Jest. No, ale żeby nikt nie myślał, nie miałem tych 15 lat, tylko miałem 21 bodajże, coś takiego. To było wczoraj. Wow. To co, dokładnie temu. Wow. No to, ale nie wiem, czy to w tym chodziło. Ale a czy to jest ta dziewczyna, co... Bo nie, chyba mam wrażenie, że na tych spotkaniach to każdy ty tak chcesz. Nie. Nie chcesz tak kochać? Co ty, to był raz w życiu. A to nie jest ta dziewczyna, co później do mnie pisała, że powiedz Michałowi, żeby nie próbował mnie całować na drugim spotkaniu. Pisała, tak? Bo nie wiem, czy to o tej samej mówimy. Ale mówisz o tej, co miał... Mieliśmy mikrofon na czole, który szczekał i ona też tam była? Tak? Tak. No to tak, to ona, no. Ty nie wiedziałeś, nie mówiłem ci tego? Nie pamiętam. Ja mówiłem ci to na pewno. Ale... Wow, no i pisała... O, przejmujesz się troszkę. Troszkę tak. No, jeszcze trochę siedzi. No, no przecież ci mówiłem, chyba się śmialiśmy tak. Z tego. Może powiem. Powiedz Michałowi, żeby nie próbował mnie na drugim spotkaniu. Ja pierdolę, ale fajne. No, ale w ogóle pozdrawiam.
Jakiej rzeczy nie zrobiłbyś drugi raz w życiu i dlaczego? No ja mam takie podejście, jak ty mówiłeś, że wszystko czegoś nas uczy. I to jest tak bardzo banalne powiedzenie i tak mi głupio, że to mówię. Ale naprawdę myślę, że ja mam tak, że to wszystko mnie ukształtowało jakoś tam. Ja naprawdę lubię siebie w tym momencie, nie? Jestem dumny, że mogę to powiedzieć i lubię swoje życie. I no gdyby nie te wszystkie rzeczy, podam to na przykładzie, Mikołaj. Ale gdyby nie to, że kiedyś byłem takim zamkniętym w sobie człowiekiem, nie? Chłopakiem, zwykłym chłopakiem z bloków, tak? Nie. Gdyby nie to, że kiedyś byłem taki raczej zamknięty i tak się bałem i wstydziłem wielu rzeczy, to myślę, że nad tym bym tak bardzo nie pracował, więc zostałbym w tej skali niżej niż jestem teraz. Ja też nie mam coś takiego, że czegoś żałuję właściwie. Wierzę, że wszystkie rzeczy, które gdzieś tam zrobiliśmy, były po coś. Nie ma w tym przypadku i dobrze, że się stały, że można się coś z tego nauczyć. Nie wiem, no to w sumie taka jest oczywista. No właśnie to jest właśnie, nie? Jak powiedzieć. No. Właściwie. Co by było powodem tego, że przestałbyś się ze mną przyjaźnić? O, to jest mega ciekawe. Co by było? No, no większość by powiedziała, musiałbyś... Powodem tego. Z Sylwią. Co? Nie wiem, czemu to powiedziałem. Ciężko mi sobie nawet wyobrazić, że to mogłoby dojść. No, mi też. To naprawdę musiałaby być jakaś, nie wiem, skrajna taka no. rzecz. Bo z takiej błahy, myślę, że jesteśmy na tyle... Nie no, to głupie tak powiedzieć, inteligentnie, emocjonalnie, że... No, że raczej takie nawet rzeczy, na które ewentualnie na tydzień byśmy mogli się obrazić, to raczej nie... No, nie wiem, czy nawet dalibyśmy radę na tydzień. No serio. To nawet po tym tygodniu byśmy doszli tak do tego wniosku, że no. chyba... Nie ma sensu. No chyba, że coś, żebym ci zabił matkę, czy coś takiego. No, nie. Ale chyba nie. Wtedy bym się zastanawiał, czy zabił. To jeszcze by podsyciło naszą przyjaźń. Tak, serio. A później mama to ogląda. Tak, serio. A u ciebie? No tak myślę, ale naprawdę, nie wiem. No nie wiem, my przeszliśmy... Może coś takiego, że... Dużo. No. Może coś takiego, że tak nieustannie przez 10-15 lat bym ci szkodził jakoś i wpływał na ciebie tak turbo źle, że nie wiem, byś się staczał czy coś. Ale tu nadal bym chciał się z tobą przyjaźnić, tylko może trochę ograniczyć kontakt, nie? No właśnie, więc to i tak. Jakby zawsze będziesz moim serduszkiem. Jakbym się całował, to było gdzieś tu takie pytanie, a propos... Tak, odpowiadę na to teraz. Mówiliśmy chyba coś o takiej naturalności i autentyczności. Nie. Co nie? Nie było czegoś takiego. Nie było. No a tak, że czujemy się przy sobie bardzo swobodnie. Tak? Wiesz, że teraz czuję się o wiele bardziej swobodnie. No nie. Puśćcie to. To bardzo ważne. Serio, zależy mi na to. No ale fajnie, że tak czujemy się swobodnie, nie? No. Nawet jak nas nagrywają. To bardziej po czasie, co? I pierwszy raz w sumie nas ktoś tak nagrywa. I wyobraź sobie, żeby tak ciągle było przy ludziach. Przy innych. Nie jest tak. Jakby tak ludzie autentycznie naprawdę. Aha, że ludzie. Bo ja teraz tak w 95% czuję się tak normalnie autentycznie. Mm. I wyobraź sobie, jakby ludzie wszyscy tacy byli. To najlepszy świat na świecie był, nie? To byłoby sobie coś. Szczęśliwi ludzie i kochali wszystkich. To byłoby coś. Nie, pozdrawiam.